Witam w prezentacji 54 numeru Legend Efeso od De Agostini. W tym numerze Efeso polski Fiat 125P MR75. Pięćdziesiątym czwartym modelem w kolekcji jest Efeso polski Fiat 125P MR75. Model jest w kolorze białym, ma srebrne kołpaki w kołach, kształt typowy dla Fiata 125P, posiada dwie pary drzwi otwieranych do przodu, w przednich drzwiach nie ma prostokątnej szyby, ma tylko trójkątne. W tylnych ma trójkątną i prostokątną. W tylnym słupku ma duży wlot powietrza. Srebrną listwę w dolnej części. Srebrne klamki. Pokrywę wlewu paliwa. W przedniej części na szybie ma dwie srebrne wycieraczki. Lusterko tylko w środku, atrapę chłodnicy z okrągłymi reflektorami, logo Efeso, srebrny zderzak z tablicą, po bokach światła z kierunkowskazami, po stronie pasażera znaczek licencyjny, z tyłu ma szybę bez wycieraczki, pokrywę bagażnika, prostokątne światła, tablicę, zderzak, w środku, z przodu ma dwa brązowe fotele bez zagłówków, z tyłu brązową kanapę, kierownicę, w spodniej części ma wytłoczoną skalę i namalowaną nazwę modelu, elementy silnika wału napędowego tylnego mostu, zbiornik paliwa, układ wydechowy z tłumikami, przednie i tylne zawieszenie. Numer 54. W tym numerze Efeso polski Fiat 125P MR75. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu. Zmodernizowany hit. Wąską ulicą sunął powoli sznur samochodów. Po jednej stronie drogi poustawiano słupki z łańcuchami, a po drugiej biegły szeroki wykop, w którym widać było rury o potężnym przekroju. Kawalkadę otwierał bursztynowy duży Fiat, czyli według palety barw fabryki samochodów osobowych wóz z nadwoziem w kolorze L79. Ten odcień nazywano nie do końca adekwatnie Yellow Bahama. Niektórzy woleli określenie Safari. Pojazd pochodził z początku lat 80. Podobną barwę karoserii miały auta zjeżdżające z taśm montażowych żerańskiej fabryki samochodów osobowych w latach 1972-1974 za żółtawym Fiatem pełniącym funkcję taksówki o numerze bocznym 1313, który wyruszył właśnie w swój pierwszy kurs, podążał szaro-pomarańczowy żółk ze spółdzielni pracy imienia Borów Tucholskich. Za kierownicą dostawczaka siedziała blondynka obcięta, jak to się wówczas mówiło, na chłopaka. Za żukiem jechał srebrny Datsun i czerwona taksówka marki Wartburg. Otwierający stawkę Fiat wlókł się niemiłosiernie, co denerwowało również pasażera taksówki. Nieco wczorajszy mężczyzna błagał szofera, by jechał szybciej. Ten odmawiał, wóz był bowiem nowy i na dotarciu. Kierująca żukiem dziewczyna trąbiła, próbując zmusić taksówkarza do przyspieszenia na próżno. Mamy zdjęcie i informację, że modernizacja dużego Fiata przeprowadzona w 1975 roku była największą w historii tego modelu.
Najbardziej rzucał się w oczy przedni pas z nowymi narożnymi światłami pozycyjnymi i szerszymi kierunkowskazami niż w poprzednich wersjach. Mamy zdjęcie i informację, że pionowy klosz był jedną z najbardziej widocznych modyfikacji wprowadzonych podczas modernizacji pojazdu na rok modelowy 1975. Z płotnika zniknął mały okrągły kierunkowskaz. Mamy zdjęcie i informację, że pod maską modelu MR75 nie zaszły rewolucyjne zmiany. Wprowadzono tylko drobne usprawnienia, samochód wciąż napędzały te same silniki o pojemności 1,3 lub 1,5 litra. Mamy zdjęcie i informację, że samochód otrzymał nową deskę rozdzielczą, wnętrze zostało przeprojektowane, jego autorem był Walter De Silva z Centro Stile Fiat. Poza prędkościomierzem typu termometr nowe były krój tapicerki, foteli i boczków, zaczęto też seryjnie montować zagłówki. Mamy zdjęcie i informację, że potoczna nazwa prędkościomierza, termometr, wzięła się od czerwonej taśmy, która wysuwała się z lewej strony, jej koniec wskazywał aktualną prędkość. Mamy zdjęcie i informację, że poziome klosze tylnych lamp to kolejna widoczna zmiana w wyglądzie dużego Fiata produkowanego od 1975 roku. Horyzontalne klosze kierunkowskazu, świateł pozycyjnych i świateł stop zostały przełamane pionowym odblaskiem. Mamy zdjęcie i informację, że na kołach znalazły się kołpaki wprowadzone później również w polonezie, a na tylnym słupku pojawiła się szeroka kratka w miejsce wąskiej. Zaczęto też montować seryjne zagłówki. Mamy dane techniczne FSO Polski Fiat 125P MR75, jego wymiary. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak deska rozdzielcza, silnik, przedni pas, boczki, tylny słupek, tylne zawieszenie, tylny pas. Archiwum FSO 1987-1988. Mamy zdjęcie i informację, że podczas pochodu pierwszomajowego w 1987 roku delegacja FSO zaprezentowała przed trybuną honorową na Placu Zwycięstwa w Warszawie prototypowego Warsa. Wóz zaprojektowany w początkach lat 80. na krótko rozbudził marzenia o nowoczesnym polskim samochodzie dla Kowalskiego. Mamy zdjęcie i informację, że w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych w 1988 roku pierwszy sekretarz PZPR Wojciech Jaruzelski spotkał się z pracownikami FSO. Na ostatniej stronie mamy informację co w kolejnym numerze, czyli FSO Warszawa 224K. Osoby posiadające prenumeratę z 27 przesyłką zawierającą 53 i 54 numer otrzymały 7 model premium FSO Warszawa 202A. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.